Bingo! Bungee, ja tylko skoczę pod prysznic i pomogę ci posprzątać pokój. Nie trzeba, poradzę sobie. No dobra, gdzie są te moje łobuziaki? Cześć! O, tu się skryły. Zrób tak jeszcze raz. Dzieci? Nie ma dzieci. Dzieci? Nie ma dzieci. Dzieci? Nie ma dzieci. Pobawmy się w hotel. Tak. O nie, tylko nie w hotel. Tytuł tego odcinka, Blue, to hotel. To ja będę szaloną podusią. Nie, ty jesteś szaloną pomocniczką. A. Dzień dobry. To musisz nacisnąć dzwonek. A, no dobra. Dzień. Pozwolę sobie przyciszyć ten dzwoneczek. Zrobione. Sprawdźmy, jak brzmi teraz. Dzień. No i pięknie. Dzień dobry, jak pan się ma, bo my dobrze. I ja również. Czy macie wolne pokoje? O tak, znajdzie się wolny. Ale z telewizorem? Ma się rozumieć. Tędy proszę. Dziękuję. Bingo, zanieś mu walizkę. Nie, mam na imię Gąbka Trąbka. A no tak, zanieś mu walizkę, Gąbko Trąbko. Ja mam bardzo ważną sprawę do załatwienia z samego rana, więc bardzo bym prosił, aby nikt mi w tym nie przeszkadzał. O, nie będziemy. Mamy taki piękny pokój. Jest w nim królisiowa lampka nocna oraz zabawki. Podziękuję. I mamy też taki pokój. Coś za dużo tu komputerów, a za mało łóżek. Mamy też taki mały. Ej, jak tak można? Ten też nie. Brzydko tu pachnie. A ten jest nasz największy. Jest w nim łóżko i telewizor, a jedna pani, która się kąpie. Pasuje panu? Tu jest całkiem miło. Dobranoc. Ta poduszka jest niewygodna. Jest wygodna. A, no dobra. Siap. Dzika pomocniczko. No dobrze, do zobaczenia jutro rano. Tak, przypominam, że nie chcę się z nikim widzieć do tego czasu. Tak, pamiętam. Moja pomocniczka nie będzie wariowała. No ja myślę, że nie będzie. Siap! Ja sprzątać pokój teraz! Co? Siap. Och, Gąbko Trąbko! Ja najmocniej pana za nią przepraszam. To chyba jakieś żarty. Rano mam bardzo ważne spotkanie biznesowe. Chce pan szaloną podusię? Nie, na pewno nie chcę. Tak okropnie jest mi wstyd. Zapewniam, że to się nie powtórzy. Bardzo proszę, by pani o to zadbała. Śniadanie! Co? Jak to? Komu bekon? Przecież mamy sam środek nocy. Komu nocny bekon? Gąbko Trąbko! Tak bardzo pana przepraszam. To już się nie powtórzy. Siap. Cóż, ten nocny bekon mnie troszeczkę zaintrygował. Skoro już się obudziłem, to obejrzę sobie wiadomości. Tak, wiadomości! Blue, czy mogę być teraz szaloną podusią? No chodź, Bingo! To włączaj ten telewizor! Okej, klik. O, dzień dobry. Jestem telewizorem. W dzisiejszym wydaniu... W całym kraju strasznie wiało i wszystkim pomajtały się głowy. A teraz bajeczki. No, witamy po przerwie. Szaleją burze. Chcę być teraz szaloną podusią. Nie, jesteś telewizją. Błyskawice! Nie, ja się nie bawię, bo ty się strasznie rządzisz. Gąbko Trąbko, natychmiast tu wracaj! Ach, telewizja. Bez przerwy się w niej tylko sprzeczają. Klik. No dobra, misiu, pora, żebym wrócił do ścielenia łóżka. Nie, tatku, czekaj! Nie idź, proszę! Jesteś nam potrzebny! I skończyliśmy się bawić w hotel. Wiesz co? Najpierw to ty pogadaj z Bingo, Bąblu. Ona też chciałaby móc podejmować decyzję, wiesz? Okej. Tylko nie sprzątaj! Proszę, Bingo, wróć się bawić, bo inaczej tata przestanie. Ja już nie chcę się z tobą bawić. Proszę! Nie!
Proszę! Nie. Proszę, Bingo, bardzo mi zależy. Nie. Rozumiem. No dobrze, pobawię się. Serio? Jej! Ale chcę być wreszcie szaloną podusią. Okej. Jej! Szalona podusia! Dzień dobry, mam dla pana nową poduszkę. O, dziękuję. Bez obaw, ona nie jest szalona. O, to jest na plus. Ojej, Junciu, ale wygodna podusia. I w ogóle się nie wierci. No dobrze, to ja już będę zasypiał. Branoc. Swędzi mnie nos. To dziwne. Hej, poduszko, nie uciekaj. Nie ruszaj się, poduszko. Gdzie jest mój kocyk? A, tutaj jest. A, jak milutko. Jego Hej, chwila, moment. To na pewno szalona poduszka. Tak, szalony kocyk. A, pościelnik ucieka. Stać, bo zarzucę na was sieci. Już ja wam pokażę. Stać! Myślałam, że będziesz sprzątać w pokoju. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Hanna Malarowska. Udział wzięli Antonina Żbikowska, Tomasz Błasiak, Cecylia O'Neill, Joanna Pach-Żbikowska, Julia Kołakowska-Bytner, Katarzyna Kozak,